Na program zaprasza Bonimet, producent kremu Apibon do pielęgnacji skóry w grzybicy i trądziku. Kolejne pytanie, dzień dobry Państwu. Jak na zawsze uwolnić się od wirusa opryszczki? Wedle mojej wiedzy nie da się uwolnić raz na zawsze od wirusa opryszczki. To jest wirus, który w naszym organizmie przebywa, ale nasz organizm kontroluje jego aktywność. Bo jak Państwo możecie widzieć, no nie zawsze mamy tą opryszkę, nie zawsze ona się ujawnia u nas. No więc pytanie, kiedy się ujawnia ta opryszka? Kiedy ją częściej mamy? No jak na przykład wychłodzimy nasz organizm. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wirusy lepiej replikują, namnażają się przy dużym chłodzie. Więc wtedy, gdy ten chłód się pojawi, a okolice ust są takim miejscem, gdzie trochę się wychładzają, bo są narażone na zimną temperaturę, wtedy tą opryszkę mamy. W niektórych środowiskach nazywa się nawet opryszczkę zimnem, czyli jest to związane właśnie z tą porą roku, z tym działaniem temperatury. Kiedy my tą opryszczkę też najczęściej mamy? No wtedy mamy, kiedy tracimy odporność. Kiedy z jakiegoś powodu, na przykład z powodu silnego stresu, stracimy odporność albo przewlekłego stresu, który trwa długi czas, wtedy ta opryszczka w nawracający sposób u nas się pojawia. I trzeba o tym pamiętać. Więc redukcja stresu, stosowanie ziół, które uspokajają, które rozluźniają, jest również tym sposobem, aby opryszka się nie pojawiała. Jakie surowce zielarskie mogą być korzystne w przypadku, gdy mamy faktycznie tąże opryszczkę? Wtedy warto się odwołać do propolisu. To nie jest może stricte zielarska substancja, ale naturalna i używana przez wielu osób stosujących zielarstwo. Propolis, czyli kit pszczeli, produkt z ula, można go sobie samemu zrobić. Można taką nalewką sobie dotykać tego chorego miejsca. Można też stosować preparaty gotowe, naturalne, które są w aptekach. Można łączyć też na przykład propolis z innymi surowcami. Ja tutaj daję Państwu przykład takiej receptury maści propolisowej, gdzie mamy propolis, ekstrakt z owoców, z kwiatów nagietka, olejek z drzewa herbacianego, cytronelowy. To taka receptura, którą najczęściej stosuję w przypadku problemów związanych z opryszczką. Co zrobić, aby poprawić swoją odporność? No, żeby poprawić swoją odporność, no trzeba też również odwołać się do produktów pszczelich. Więc tak jak już wspomniałem poprzednio, propolis, ale także pyłek pszczeli, preparaty na bazie miodu, one tutaj mogą być korzystne. Surowcem, który poprawia odporność, jest jeżówka purpurowa. Ekstrakt bądź sok bądź napar z jeżówki purpurowej, z kwiatu, korzenia jeżówki purpurowej jest dobrym sposobem stymulującym odporność. Jednakże trzeba pamiętać, żeby go stosować krótkotrwale. Używać go w okresie 7 do 10 dni, potem trzeba zrobić 3 tygodnie przerwy i ponownie go zastosować. Taka pulsacyjna terapia z zastosowaniem jeżówki purpurowej jest dużo lepsza niż stosowanie jej przeciągle. Ja zawsze mówię, powtarzam, Państwu już tu wielokrotnie o tym mówiłem, nie stosujcie jeżówki cały czas, bo ona w dłuższej perspektywie odporność obniża. Czyli 3 tygodnie, tydzień terapii, 3 tygodnie przerwy, tydzień terapii. Można tą terapię powtarzać. Jak ktoś ma stały spadek odporności, to nawet 3 takie wejścia tygodniowe byłyby dobre. Więc pamiętajcie, w przypadku opryszczki, której wirusa opryszczki nie da się pozbyć z organizmu, stosujcie Państwo zewnętrzne działania oraz działania doustne, które raz uspokajają, a po drugie stymulują odporność organizmu. Sponsorem programu był Bonimet, producent kremu Apibon do pielęgnacji skóry w grzybicy i trądziku.